Bardzo wiele osób ma w tej chwili w domu systemy internetu, rzeczy nawet nie do końca zdając sobie sprawę, że to jest właśnie internet rzeczy. Kupujemy nowy gadżet, na przykład kamerkę internetową, która pozwala nam przez telefon obserwować, co się dzieje w domu. Bardzo wiele takich urządzeń jest zabezpieczona w sposób nie do końca doskonały, ale też ludzie, nie zdając sobie sprawy z tego, jak takie urządzenia działają, na przykład zostawiają w nich domyślne ustawienia bezpieczeństwa, domyślne konta i hasła. W związku z tym potencjalny napastnik ma bardzo ułatwioną rolę. Wystarczy, że spróbuje zalogować się w takim urządzeniu, korzystając z domyślnych poświadczeń, które znajdzie w internecie i już ma gotowy kawałek botnetu, przejęte urządzenie internetu rzeczy. Może patrzeć, co robimy w domu, ale może też tego urządzenia użyć w jakimś bardziej niecnym celu.